W Zespole Szkół imienia Wincentego Witosa w Jasieńcu 24 kwietnia przeprowadzono drugą edycję debaty pod hasłem Kreatywność, Przedsiębiorczość, Przyszłość. Wzięli w niej udział uczniowie oraz zaproszeni goście pracujący w różnych sektorach biznesu. Spotkanie pełne było inspirujących dyskusji oraz pomysłów dla młodzieży na działanie dostosowane do wymogów współczesnego świata. Spotykamy się kolejny raz, aby zgłębić się w trzy kluczowe elementy, które napędzają współczesny świat. Kreatywność, będącą iskrą innowacji, przedsiębiorczość, która przekształca wizję w działanie oraz przyszłość, której kształtowanie zaczyna się tu, w naszej szkole, Zespole Szkół w Jasieńcu. Obecne czasy wymagają elastyczności, odwagi i zdolności adaptacji. Świat zmienia się coraz szybciej. Technologie rozwijają się w zastraszającym tempie, a rynek pracy stawia przed nami nowe wyzwania i możliwości. Dzięki swobodzie przepływu w Unii Europejskiej, od której jesteśmy od 20 lat, i znajomości języków obcych, międzynarodowe rynki pracy są dostępne dla każdego absolwenta naszej szkoły. Realizacja zagranicznych staży zawodowych jest wpisana w strategię umiędzynarodowienia szkoły. Pozwala ona na otwarcie się na różnorodność kulturową, co prowadzi do wzrostu tolerancji, empatii i zrozumienia różnic w dzisiejszym globalnym świecie. Kreatywność jest źródłem wszelkich zmian. To ona napędza innowacje, stawia nowe pytania i znajduje nietuzinkowe odpowiedzi. W Zespole Szkół w Jasieńcu stwarzamy Wam, drodzy uczniowie, warunki do realizowania tych nowych pomysłów, do poszukiwania inspiracji i do śmiałego eksperymentowania z własnymi możliwościami. Kształtujemy przedsiębiorczość w podejściu do życia. Chcemy, żeby nasz absolwent widział szansę tam, gdzie inni widzą tylko przeszkody. Był zdeterminowany w dążeniu do celu i gotowy do podejmowania ryzyka. I jeżeli przyjmiemy, że znakiem firmowym przyszłości jest zmiana, to podstawową, perspektywiczną kompetencją jest niewątpliwie zdolność do efektywnego reagowania na pojawiające się nowe elementy rzeczywistości. Nie tylko gotowość do zmiany, lecz także aktywny udział w ich kreowaniu, a następnie w rozwiązywaniu problemów, napięć pojawiających się nieuchronnie na styku starego i nowego porządku społecznego oraz gospodarczego. Takie przewidywane są, bo to możemy pod tym szyldem mogą funkcjonować to, co rozumiemy przez kompetencje w przyszłości. Tym, czym Rada również się zajmuje, to Rada opracowuje i rekomenduje kwalifikacje w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. To, co tutaj już koleżanka mówiła właśnie o tej edukacji pozaformalnej, z której właśnie można skorzystać, tak samo można skorzystać z Rejestru Kwalifikacji. Czym jest ten rejestr? Rejestr jest systemem, który opisuje, porządkuje, wyznacza zasady, w których dane kwalifikacje można zdobyć. Osoba może prowadzić taką działalność nierejestrową. Jeżeli miesięczne przychody z Twojej działalności nie przekroczą tego limitu, o czym mówiliśmy, czyli 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i w okresie ostatnich 5 lat nie wykonywaliśmy żadnej działalności gospodarczej. Możemy prowadzić działalność nierejestrowaną, nawet jeśli mamy zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach, czyli w 5 latach, była zawieszona. I to zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest liczone jak jej niewykonywanie. Teraz przejdziemy do e-Urzędu Skarbowego. E-Urząd Skarbowy to jest strona, która znajduje się na stronie podatki.gov.pl, gdzie też zachęcamy każdego z Państwa do tego, żeby korzystać w dobie informatyzacji, którą teraz mamy. Zachęcamy nie przychodzenie do instytucji, do jaką jest Urząd Skarbowy, tylko właśnie załatwianie wszystkich spraw poprzez tą aplikację. Mamy do niej dostęp 24 godziny, 7 dni w tygodniu. I ostatnia pożyczka na wkład własny, bo musicie Państwo
podjęcie. Tutaj to mam nadzieję, że uruchamiane są przez Urząd Marszałkowski dotacje na rozpoczęcie działalności, na badania związane z rozwojem danej firmy. I dotacje nie są stuprocentowe, więc musi mieć przedsiębiorca również na pieniążki na wkład własny i taką pożyczkę będziemy mieć na wkład własny do dotacji z okresem tam 10-letnim plus wkładu. No na pewno pracodawcy w tym momencie oczekują takich kompetencji twardych, czyli wiedzy branżowej, fachowej, dostosowanej do wymagań na konkretnych stanowiskach pracy, też doświadczenia, znajomości języków obcych, no i oczywiście posiadanie dokumentów, które potwierdzają to. Natomiast tak jak tutaj też mówili moi przedmówcy, troszkę to się zmienia, czy też zintegrowany system kwalifikacji będzie wpływał na to, więc, ale to też może wtedy potwierdzenie, tak? Czy można powiedzieć, że borykają się z problemami, tak patrząc ze swojego przykładu w miejscu, gdzie pracuje to szeroki proces, który zostaje rozbudowany pod kątem rehabilitacji, powoduje to, że u nas akurat większego problemu z tym nie ma. Ludzi, których zatrudniamy, zostają z nami na dłużej. To nam się udaje, także to jest dobry kierunek. Oczekiwania tych młodych ludzi dzisiaj są ściśle sprecyzowane, oni wiedzą, co chcą, oni myślę ukierunkowywują te etapy działania na przestrzeni, jakiej chcą działać w naszych szeregach. Tak jak moja koleżanka i Państwo tutaj widzą, to pewnie Państwo też słyszą, że liczba bezrobotnych systematycznie spada od kilku lat. Tak też jest w powiecie grójeckim. W roku 90 zarejestrowanych było bezrobotnych 5 tysięcy, natomiast na chwilę obecną niecały 1000 mamy zarejestrowanych bezrobotnych z całego powiatu grójeckiego. Czyli jest to niewiele ponad 2% stopa bezrobocia. Czyli co to oznacza? To oznacza, że pracownik, nie pracodawca, stawia warunki, wymagania, bo mamy więcej ofert pracy, a mniej kandydatów, którzy